Dorota Gardias, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Prognozy w ciągu tych ostatnich dni nie były najlepsze. Cały czas jesteśmy w zasięgu układów barycznych niskiego ciśnienia, ale i tak uważam, że pogoda jest dla nas łaskawa, ponieważ bardzo często w wielu miejscach pojawiają się przejaśnienia, rozpogodzenia, więc pojawia się także słońce. Jakie perspektywy pogodowe są na najbliższe godziny i dni? Zapraszam Państwa na szczegóły. Cały czas będziemy w zasięgu nawet dwóch układów barycznych niskiego ciśnienia i w strefie frontów atmosferycznych. W południowo-wschodniej części kraju chłodny front przyniesie Duże zachmurzenie i dużo deszczu. W nocy do 25, w ciągu dnia do 20 litrów na metr kwadratowy. Kolejny front, front okluzji, dotyczyć będzie północnej części Polski, ale na tym froncie opady deszczu będą miały charakter tylko i wyłącznie słaby, przelotny do 5 mm. Południowa część Europy również w zasięgu układu barycznego niskiego ciśnienia. Fronty atmosferyczne, dużo wilgoci, więc bardzo nieprzyjemna jesienna pogoda. Zobaczmy teraz napływy masy powietrza do Polski. Cały czas. Płyną te chłodne. Niestety na termometrach maksymalnie w ciągu dnia od 12 do 15 stopni Celsjusza. Te cieplejsze masy są w południowej części Europy, ale docierają także daleko na wschód. Teraz prognoza pogody na noc. Wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ponieważ wędrować będzie nad nami chłodny front atmosferyczny, ten front okluzji na północy. Po przejściu frontu w wielu regionach Polski Centralnej, południowo-zachodniej i zachodniej będą utworzyć się liczne, gęste mgły i zamglenia, które mogą ograniczać widzialność nawet do 100 metrów, więc warunki na drogach będą bardzo trudne. Proszę na siebie uważać. Temperatura najniższa to 3 stopnie. Takie prognozy mamy dla Wrocławia, w centrum 6 w Łodzi, 8 w Warszawie, natomiast najwyższa wartość prognozowana jest w Krakowie i w Rzeszowie, tutaj 10 stopni Celsjusza. W ciągu dnia południowy wschód w strefie chłodnego frontu atmosferycznego do 20 litrów deszczu spadnie w tamtej części Polski. Na północy do 5 to front okluzji. Między nimi strefa lepszej pogody, czyli w centrum, a także na południowym zachodzie. Tutaj można liczyć, proszę Państwa, na słońce. Od 12 stopni w suwałkach Lublinie i Rzeszowie. W centrum, na północy i północnym zachodzie 14 stopni, 13 na samym południu. I najwyższa temperatura 15 stopni w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Mamy też prognozy na kolejne dni. Tam też sporo chmur, opady deszczu. W piątek bez opadów, jedynie północny-zachód od 13 do 17 stopni. W sobotę również od 13 do 17, ale wszędzie przelotne opady. Na wschodzie dużo chmur, więcej tego deszczu. I kolejne dni niestety także z przelotnymi opadami deszczu, a nawet burzami w niedzielę na zachodzie od 11 do 17 stopni. W poniedziałek od 12 do 15. Wszędzie przelotne opady deszczu. Najgorzej ma być na Śląsku. Dziś to wszystko o pogodzie. Dziękuję za uwagę.